rzeczywiście jest to trudne wyzwanie, którym staramy się sprostać. Szereg działań podejmowanych przez Intercity, które ma na celu ograniczyć zużycie energii, ponieważ w ostatnim czasie, oprócz oczywiście dyrektyw unijnych, które zmuszają czy wymagają od nas ograniczania emisji spalin, to również w ostatnim roku stał się to temat numer jeden, jeśli chodzi o cenę energii. Więc wyważenie tych dwóch tematów jest niezwykle ważnym i trudnym wyzwaniem. Realizujemy szereg działań, które mają na celu ograniczyć przede wszystkim pierwsza sprawa to zakup nowego taboru. Na ten cel przeznaczamy 27 miliardów złotych do 2030 roku, to jest po pierwsze. Po drugie, modernizujemy również zaplecze, czyli bocznice, gdzie niezbędna jest przebudowa i to też działania, które mają na celu zmniejszenie zużycia energii. Na ten cel przeznaczymy ponad 2 miliardy 600 tysięcy złotych. Także to są wymierne działania, które powodują, że mamy nadzieję zmniejszyć zużycie energii. Oczywiście oprócz tego prowadzimy jeszcze szereg działań badawczo-rozwojowych, między innymi działania, które są prowadzone w ramach projektu Eco Driving, czyli działań, których celem jest ograniczenie zużycia energii poprzez badanie zużycia energii na konkretnych pojazdach. Projekt ten jest aktualnie realizowany i właśnie każdy maszynista prowadzący pojazd na danej trasie jest diagnozowany. Jesteśmy po prezentacji tego działania. Mamy już pierwsze efekty tego, że wyłoniliśmy liderów wśród maszynistów, których sposób prowadzenia lokomotyw czy zespołów trakcyjnych są bardzo ekonomiczne. Ich wiedzę, ich umiejętności wykorzystujemy w spotkaniach, jak też finalnym efektem tego projektu będzie opracowanie jakiegoś modułu czy programu, który będzie podpowiadał maszyniście, jak ma jechać, aby to było ekonomiczne. To po pierwsze, czyli jeden Eco Driving, o którym już mówiłem, drugi projekt, który się urodził niejako po uzyskaniu informacji i danych z Eco Driving, to program Eco Parking, czyli program, który powoduje, że nasza praca przygotowawcza składów i wagonów w podróż jest bardziej ekonomiczna. Polega to na tym, że poprzez system zarządczy organizujemy tak parkowanie pojazdów, aby ono nie przynosiło nadmiernego zużycia energii. To przede wszystkim działanie zarządcze, czyli czynnik ludzki powoduje, że możemy takie efekty osiągnąć bez nakładów. Oczywiście następnym etapem, który jest realizowany, to projekt przy współpracy z Politechniką Warszawską. Instytut Badań Stosowanych opracował nam projekt przebudowy gospodarki energetycznej do 2030 roku, który to zakłada budowę odnawialnych źródeł energii, czyli tutaj będziemy montować panele fotowoltaiczne, które będą produkować energię na potrzeby bocznic, tak aby produkcja ta zabezpieczała nasze potrzeby. Cały czas realizujemy program zakupowy taboru. Jak już mówiłem, do 2030 roku 27 miliardów na ten cel wyasygnujemy. To jest ogromna kwota, która w znaczący sposób spowoduje, że ten sprzęt zakupiony będzie bardziej energooszczędny. Natomiast zaplecza, które przebudowujemy, całe szczęście rozpoczęliśmy i realizujemy program przebudowy bocznic. W strukturach Intercity jest to 52 miejsca, gdzie pociągi kończą bieg i w tych miejscach, nie we wszystkich oczywiście na razie, prowadzimy działania, które mają na celu poprawę efektywnego wykorzystania energii, czyli prowadzimy termomodernizację obiektów. W każdym tych obiektów przebudowanych montujemy instalacje fotowoltaiczne, jak też oprócz energii elektrycznej
przeprowadziliśmy analizę zużycia energii cieplnej, bo to też jest koszt, który generował koszty i w ten sposób przebudowując ograniczymy zużycie energii, w tym przypadku cieplnej.